To my tu musimy prosić, żeby na kalkulatorze nam pokazali ile. Ocie. Bo nigdy nie wiemy ocie, ile. Ocie, ocie. O, tyle, super. Ocie. Jakieś pół godziny, około pół godziny drogi od Tebris, Tabriz, po polsku Tebris, po irańsku Tabriz. Znaleźliśmy tutaj takie spokojne miejsce. Było dość wiecznie, tak więc szukaliśmy schronienia, ale potem wiatr ucichł i mieliśmy tutaj bardzo, bardzo dobrą noc. Tutaj za mną jest, nie będę za bardzo tam w tamtą stronę pokazywać, tam jest dom i my jak podjechaliśmy, to poszliśmy się tam zapytać, czy możemy tutaj zostać na noc. No oni oczywiście byli bardzo zaskoczeni i mówią, czy nie będzie wam zimno, a my oczywiście, no jak zimno, damy radę. Dzisiaj rano przyszli do nas się przywitać, pooglądać samochód. Mieliśmy bardzo, bardzo dobrą, spokojną noc tutaj. A w tym takim trochę nie najładniejszym może miejscu, ale bardzo praktycznym. Jest taka mała Kapadocja z tą, że różnicą, że ludzie tutaj normalnie mieszkają, tak jak za dawnych czasów, a nie tak jak w Kapadocji, że większość to już jest tylko pod turystów. Trzeba uważać, bo jest naprawdę ślisko. I tutaj. Pani nas tutaj zaprasza do środka, bo pani ma tutaj mały sklepik. O, ma herbatę, to my chętnie wypijemy. Ale fajnie. O rany. Wow. Rękodzieło. Prawdziwe skórki. Ich tradycyjne dywany. Wow. No, no. Czapki. No. Asalhu, asar, shire. Ah, sorry, we don't understand. Dara. Ale te jakie fajne. No i pani coś ma. Co tam pani ma? Pewnie miód. Może. Jak miód, to kupujemy. Bo właśnie mi się skończył. Aha, no to pójdziesz do samochodu. O, miód! Miód! O, super! Bo właśnie mi się skończył.
Spróbujemy. Ale dobry, o Jezu, jaki dobry. Bella, bella, bella. Ale dobry. To iść po pieniądze. I go... One, two, three. One. Four. Jeden, ale dobry ten miód, mówię wam. Aha, on przyniesie. Pani coś tutaj jeszcze ma. Co tutaj jest? Teraz jest zimno, to zgęstniało. Ale to pewnie też jest, wygląda też jak miód jakiś. Zaraz spróbujemy. Ten to tak jak taki miód lipowy smakuje. Pan tutaj teraz zamieszał ten, ten miód. Bazreć. I w tym piasku nie mam pojęcia, co to jest. A to Bela. Pachnie jak kawa. Jak kawa zmielona pachnie. I pan mówi, że to jest dobre na stawy i na takie inne różne rzeczy normalnie. Lekarstwo. Pani ma jeszcze morele. Różne rzeczy. Popatrzmy jeszcze na te torebeczki fajne. Super. Piękne. Co tu może pójdziemy na prawo, nie? Tu, potem tam. I chodzimy. Albo tu. Tu chodźmy. Ale nie mieszkają jak za króla świeczka, bo mają tutaj podciągnięty prąd. O, widzicie? Niektóre domy wyglądają raczej na takie opuszczone. Ale niektóre, widać, mają wstawiane nowe drzwi. Tam nie chcę po prostu tak bezczelnie włazić, ale tam może będzie widać, jest zrobiona taka, no, dobudówka nowa, wybudowana, porządny dach, tak więc widać, że jest ogarnięte. Dzień dobry. Dzień dobry. Matku, jak się ślizga, biedaczek. Ale daje radę. A jednak nie. Jest tutaj dużo kotów i te koty są strasznie beli ciekawe. Przychodzą bliżej, ale oczywiście jak ta do nich wystartuje, no to te uciekają, no i tyle. Ale takie się przyglądają. Jedno, żebyście widzieli, jakie ten samochód ciężarowy ma łyse opony, ale po prostu łyse, normalnie nic, w ogóle nie ma żadnego wzorku na tej lewej oponie tutaj, nie ma najmniejszego wzorka, nic. Teraz przypieprzy.
super. Dobra, możemy, choć pójdziemy. O, pan mnie zaprasza do środka. Pewnie jakiś kolejny sklep. Teraz nie ma tu w ogóle, nie ma za dużo turystów, a już na pewno nie takich z zagranicy, a teraz to już wyjątkowo. Iran był bardzo długo zamknięty przez COVID-a. Pan ma w środku sklep. Co my tu mamy? Pia. Pia. A, pod. Ładnie w skalę, oczywiście. Czapki wełniane. No, ze skarpety to nie wyglądają jak lokalny produkt, no ale dobra. Znowu coś próbujemy. To jest... Nie mam pojęcia, co to jest. Majun. Cokolwiek to jest. To jest, jakie to dobre. Pan mi pokaże. Aszkal. Wiem. Pan tylko jedną. Wiecie co, to jest, ma smak tak jak chałwa. Jak chałwa dosłownie. Wiesz, jakie to dobre. Ok? Idę po faceta, bo on ma pieniądze. I będziemy kupować. Zarw. Mały. Malutki. O, taki, no. Tak. Inem darem. Taki mały. To i tak jest duży. Inem. Matko, jakie to dobre. Nie, to za duże. Nie, bo mi pupa urośnie. Nie, ten malutki, ten. Poproszę. Super. Wow. Okej, idę wołać faceta. My to musimy prosić, żeby na kalkulatorze nam pokazali ile, bo nigdy nie wiemy ile. O, tyle, super. Ale wiecie, oni tutaj naprawdę, dziękujemy. Merci. A selam beden bukhari, hani. Hani mamy. Mamy tu, gdzie masz tą torbę? Un shiraz. No wiem, no ja wiem, że to jest inne, ale tam już mamy. Wygląda na to, że wszystko kosztuje tutaj 500 000. Po prostu, co byśmy nie kupowali, to 500 000. O! Wszystkie poszły. Bella, nie wolno. A ten najstarszy w nosie nigdzie nie idzie. Ma tu swoje jedzenie. A reszta uciekły. On też jednak idzie. No zarąbiście, mówię wam, my strasznie lubimy takie nieturystyczne zwiedzanie. Chociaż tak momentami czułam się trochę nieswojo tam chodząc między tymi domami, bo jakoś nie jestem pewna, wiecie, czy to jest mile widziane. I jak ja bym mieszkała w takim miejscu, to też bym nie chciała, żeby ciągle turyści zaglądali mi przez okno. Więc starałam się wypatrzeć, czy ktoś mieszka, czy nie, i po prostu tam, gdzie wydaje mi się, że nikt nie mieszka lub po prostu nie ma okien, to podchodziłam bliżej, a tam, gdzie moim zdaniem ktoś mieszka, to po prostu tam nie robiłam zdjęć. Tutaj jest taki kawałek turystyczny, można powiedzieć, gdzie nikt nie mieszka i zrobione jest dla turystów, żeby sobie mogli tam połazić i pooglądać. Z tego co wiem, to wstęp jest płatny. Teraz widzę, wydaje mi się, że jest to zamknięte, więc nie wiem, jak daleko będziemy mogli wejść, no ale wejdziemy chociaż kawałek i zobaczymy.
Chai? 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 Tea? Tea? Yes. Where are you from? Poland. Poland? Lepsze? Tutaj mamy wszystko, co potrzeba. Sól, pieprz, serwetki. Dobra, jemy. Pan przyszedł się zapytać, czy nam wszystko dobrze smakuje. Ten chlebek tutaj jest super miękki, nie jest chrupiący jak tamten poprzedni, ale dość dobry. Mięsko bardzo podobne. Bardzo podobne. A mówiłam, że my nie lubimy jagnięciny, a to po prostu chrzaniamy tak, że pycha, pycha. Jezioro, nad którym nie ma wody. Niedźwiedź poszedł się zapytać, bo tutaj jest płatny most i tam dalej widzimy, że jest woda, więc może po drugiej stronie jakiś brzeg byłby lepszy, można by było znaleźć lepsze miejsce, i bo chcielibyśmy tu nad jeziorem przenocować. Ten teoz. No to 10 tysięcy to nie majątek, nie? To co, jedziemy? Mhm. To jest chyba to. W takim razie woda jest, ale tylko po środku jeziora. Ma bardzo ciekawy kolor, aczkolwiek nie wiem, mam mieszane uczucia, bo akurat tu, gdzie się zatrzymaliśmy, jest trochę śmieci. Tak o. Więc nie jest tak bardzo przyjemnie po prostu. I w ogóle jadąc przez most jest mało miejsc, gdzie można się zatrzymać. A tylko właśnie po środku tego mostu jest woda. A na brzegach po obu stronach nie ma w ogóle dojścia do wody. W zależności od pory roku jezioro przybiera różne barwy. Dlatego miejscowi nazywają je kolorowym jeziorem. A turyści w przewodnikach mogą przeczytać, że to jest różowe jezioro. W okresie wiosennym rozwijają się tu algi i jezioro faktycznie nabiera różowego koloru. Można wówczas podziwiać tu flamingi.
Gdy wody w jeziorze było więcej, łowiono w nim ryby i pływały po nim statki. Dziś niestety zostały jedynie opuszczone wraki. Przyczyną wysychania jeziora może być ocieplenie klimatu, ale niektórzy winą obarczają niewłaściwą gospodarkę wodną kraju. Ten stary prom już nie jest czynny i teraz to jest atrakcja turystyczna. Tutaj jest trochę bardziej industrialnie, bo wydobywają tą słoną wodę, żeby pozyskać sól. Mimo to fajne miejsce, naprawdę fajne, super, bardzo się cieszę, że tu przyjechaliśmy. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. Niektóre toalety to pozostawiają trochę do życzenia. Tutaj popatrzcie, lustro. Nigdy nie myte. Umywalka nigdy w życiu nie myta żadnym płynem. No i nie ma takiej toalety, na której siadamy. To akurat dla mnie nie jest problem. Myślę, że to nawet bardziej higieniczne. Płytki są piękne, ale brud. Brud, 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 brud.